grupy miejsców, którzy są z nami. Tu właścicielka Marzena Wąsikowska. Dzień dobry. Oskar Nowak, tym razem nie na koniu, ale na ziemi. Oliwia Szarłat z kolei będzie w siodle Maszer i Oli, ona też jest współwłaścicielką, a Kinga Poruszek prowadzi tego konia, czwarta współwłaścicielka. Zacznę od Oskara, bo Oskar ma zmienić w prowadzeniu Kingę, która ma tutaj do nas dołączyć. Jedno szybkie pytanie. Oskar, powiedz, jak ustaliliście jazdę? Czy to Oliwia tak zarządziła, czy było lotowanie, czy trener Jodłowski wyznaczył, kto ma na Maszer i Oli pojechać? Myślę, że od początku chcieliśmy, żeby Oliwia jechała, takie było założenie. Było fajnie, że się zgaduje. Nie widzę problemu, żeby ona to ona jechała, a nie ja. A co do dyspozycji, to oddaliśmy trenerowi. On zdecydował. A powiedz jeszcze, zanim cię dzwoni, jak to się stało, że w czwórce zostaliście współwłaścicielami tego konia? Był taki powód od początku, czy jakoś się spontanicznie to zrobiło? To się zrobiło spontanicznie miesiąc temu. Maszer i Oli przeszła do stajni Macieja Jodłowskiego. A z Marzenką się przyjaźnimy, z Kingą Poruszek się przyjaźnimy. To stwierdziliśmy, że wchodzimy z tego taki syndyk. Okej, dziękuję Ci bardzo. Poproszę Cię o sztafetę i zmianę z Kingą Poruszek, a ja przechodzę do rozmowy z kolejną współwłaścicielką, Marzeną Wojciechowską. Proszę, powiedz też o swojej tej przygodzie z dzieckiem, bo wywalczy z Urzeta, to ludzie pamiętają, bo startowałaś w Gońcach. Ile to było razy, czy udało się wygrać? Tak, miałam możliwość brania udziału w wyścigach, łącznie 5 godzin miałam bodaj 15 w ciągu 3 sezonu. Nie była to jakaś duża liczba. To było jakieś 8 lat temu, o ile dobrze pamiętam. No ale podjęłam decyzję, że nie będę szła w tym kierunku i zostałam miejscem do. W jakim stanie jeździłeś i gdzie teraz pracujesz? W zasadzie to zaczęłam jeździć u trenera Emila Zachariewa, po czym rozpoczęłam współpracę, ponieważ tam pracował Tomasz Kęciowski, którego serdecznie pozdrawiam. Jest z nami Kinga Poruszek, zapraszam. Za chwilę rozmowa z Tobą, jeszcze do Marzeny. Pytanie, jak to się w ogóle stało, że zakupiliście ten klacz, gdzie, za ile, czyja to była inicjatywa? Słuchaj, też kolejną zmianę do programu miejscowego. To nic wielkiego, numer 5, obiad Hans Winkel, poniesie wagę 57,5 kg. To nic wielkiego, numer 4, Transferla Gracia, poniesie wagę 55 kg. Kinga, prowadziłaś Maszerię przed debiutem, jak ona się czuje? Jest stresowa? Teraz jeżdżę u trenera Jodłowskiego i super mi się tam jeździ. Na razie tam dostanę, w przyszłym tygodniu jadę wyścig. Na razie się wszystko układa. Dobrze, i na koniec pytanie o tajemnicę Instagrama. Szeri Oli, to zakładam, że ma to od Marzeny. A Szeri to kto jest? Szeri Kinga? No dobrze, to życzę w takim razie, żeby po wyścigu Maszer i Oli też była imprezka i żeby udanie zadebiutowała. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Możemy spróbować.
Ta druga przeznaczona jest dla wolnych koników i grup rozegrana zostanie na 1300 metrów na wodę rynkowe dla zawodowskich właścicieli Northern Parku Konia, jednego krajowej funduje polskich siłów Konia, czyli na Konia numer 3. Daj. Z numerem 5 prezentuje nam się Benz Mikael. Test gniazdo szurowany we Francji, szybowski klacz, tylko raz brał udział w wyścigu, była piąta z debiutu, nie przegrała 5 punktów długości do Benz Mikaela. Powinna zdecydowanie tutaj poprawić, na ile czołga rywala to się przekonuje, bo gonitwy. Numerem 3 prezentuje nam się Tajra, to jest klaczna na polskiej hodowli. Trenerem jest Aleksander Kawardow, pojedzie już wsiądę z jockey na stan Sabatbeków. Waga 57 kg. Klacz biega bardzo równo. 3 razy startowała, 3 razy zajmowała 4 miejsce. I numer 7 to jest debiutantka kasztanka śliczna. Nasze Violi, trenuje ją Maciej Jodłowski, w siodle właściciel starszy uczeń Olivia Szarła. Prince Michael. Prince Michael, Tajra, nie ma przejścia, Arizona Blue, Polem jeszcze próbowała, teraz Arizona Blue wysłana, Polem. Prince Michael przy wewnętrznej, bardzo ładnie dzielnie broni się Tajra. No i rusza do boju Arizona Blue. I Arizona Blue wysuwa się na prowadzenie. W celowniku Arizona Blue, Prince Michael i na trzeciej pozycji Tajra. Nie da się trzymać.